Myślałem, że nie lubisz tu być. Uciekłeś z Jabłonia dawno temu. Ty też byłeś dawno temu, Łuciu. A jednak ciągle tu wracasz. Wiecznie czegoś szukasz, za czymś gonisz. Ale to przecież ja. To ja namówiłam cię, abyś po śmierci papy wrócił do Nolobre i przejął cały majątek. No w końcu byłaś moją towarzyszką życia. Ale kiedy to było? Mój ojciec wybaczył mi moje wcześniejsze artystyczne wybryki i ślub z Ritą. Mojemu papie podobało się twoje arystokratyczne pochodzenie. Było nam dobrze, Jabłoń. Ty śpiewałaś w ogrodzie, ja pracowałem, a później uciekłaś. Ani wcześniej, ani później nie zostawiła mnie żadna kobieta. Och, mój drogi, nie pora na wyrzuty. Dziś kręci się tylko tyle osób. Lepiej się przygotuj, bo zaraz tu przyjdą. Kogo masz na myśli? Czy pozostałe moje żony? Żony, żony. Ty tylko o kobietach. A ja miałam na myśli pozostałe osoby, które cię znały i mogłyby coś ciekawego o tobie powiedzieć. No dalej, Łuciu, szykuj się. Jak to? Miałem uciec w Jędrzenkę. A ty nas zapraszałaś gości. Wiele osób przewinęło się przez moje życie, ale nie wiem, czy wszyscy przyjdą. No, może nie wszyscy, tylko te najważniejsze osoby. Otóż za chwilę, Łuciu, jak w kalejdoskopie, przetoczą się przed oczami ludzie z twojego otoczenia. A kto ich tu zaprosił? Jak to kto? Ty sam, mój drogi.
Zawsze wszystkich zapraszałeś. A to jabłońcom kazałeś przychodzić, albo zakopiańskim artystom opowiadałeś o Japonii. A ci chętnie tu przyjeżdżali. To samo było w Paryżu. Wszystkich ściągnąłeś do tego, bądź co bądź, uroczego miejsca. Może i masz rację. Może i masz rację. Ale tak dawno to było, że wydaje mi się tylko snem. Myślałam, że to pianie kogutę na folwarku. Muszę przyznać, nieźle się tu urządziłaś. A mnie tu nie chcieli. Stary hrabia nigdy nie wpuściłby pod swój dach artystki, która na dodatek nie ma dobrego pochodzenia. A to przecież ja stworzyłam Augusta artystę. Wprowadziłam go w świat sztuki. No proszę, widzicie wielką gwiazdę? Muszę przyznać, droga mi to, że byłaś celebrytką swoich czasów, ale w ostateczności Gucio wybrał młodszą. Tu nie chodziło o wiek. W Zakopanem August rzeźbił, a ja prowadziłam szkołę tańca. Układało się nam. Kochaliśmy się. Ale ten szaleniec Witkacy wszystko zepsuł. Jest i artysta skandalista. Cudowna Rito, chciałaś mieć Gucia tylko dla siebie, a to wolny ptak. Jego największą miłością była sztuka. Gdyby nie ja, nie trafiłby do Zdroju, a tam poznał Przybyszewskiego i zachwycił się sztuką. Moja pierwsza żona, jak zwykle, ze skłonnością do przesady, to w końcu włoski temperament. Ale pamiętaj, rzeźbą interesowałem się od dziecka. To ci prości ludzie z Jabłonia nauczyli mnie podstaw. Zawsze mówiłem, że kto chce zostać rzeźbiarzem, najpierw musi być kowalem i stolarzem. Tak, tak, Guci. Jeszcze 2 lata w kamieniu. Zapomniałeś? Rito, nie chciałaś zaakceptować, że August chłonie życie wszelkimi zmysłami. Pamiętasz, jak założyłeś się z pewnym dżentelmenem? Z tym Amerykaninem? Tak, z tym. I z Paryża do Zakopanego na rowerze przygnałeś. My, twoi przyjaciele, kibicowaliśmy ci. Byliśmy z ciebie tacy dumni. Widzisz? Nigdy nie zwątpiliśmy w ciebie. Byliśmy z ciebie tacy dumni. Są tu dzisiaj Jarosław Iwaszkiewicz, Karol Szymanowski, Wojciech Kosak, córka Kosaka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, druga córka Magdalena Samozwaniec,
A to nie wszyscy. Masz rację, ale tak dawno to było, że wydaje się tylko snem. Pan poeta zostanie na dłużej? Bardzo bym chciał, bo tu jest wciąż tak samo cudownie. Podobnie się czułem, gdyś mnie tu zaprosił, drogi przyjacielu, późnym latem, na dożynki. Dożynki te. To dopiero była sztuka. Było dużo wódki, orkiestra żydowska, Sparczewa i Lubartowa, tańce do białego rana, a to wszystko na jabłońskim podwórku gospodarskim. Możemy przywołać tę atmosferę. Niech pan tylko zechce posłuchać. Pamiętam, pani Iwaszkiewicz, ja jestem Helena Łukasik. I pracowałam u hrabiego jako kucharka i pokojówka. A, już sobie przypominam. Gucio mówił mi, że pisał listy do pani. Pisał w ogóle dużo i często do swoich przyjaciół z Jabłonia. A nawet wysyłał im paczki z Brazylii. Musicie wiedzieć, że nasz Gucio zarażał swą energią, dziwactwami, ale i odruchami serca. Pan hrabia był bardzo dobry, życzliwy, a jeżeli była jakaś potrzeba, pomagał. Tak wiem. Sprowadził dla was rowery, za które kazał płacić w ratach. Z całym szacunkiem, droga pani, ale pani się też nie popisała. Mieliście trzymać, podawać do chrztu dziecko w kolanie. Hrabia czekał, rodzice czekali, a pani nie było, proszę pani. Więc wzięli w tych okolicznościach kobietę z przypadku. Proszę pani, jeszcze musieli jej kościołową spódnicę kupić. Nie było mnie, bo po naszej sprzeczce wyjechałam. Tego było już za wiele. August ciągle za niebie. Albo rzeźbą, albo doglądaniem prac polu.